Minister Marlena Maląg przekazała dziś, że świadczenie pielęgnacyjne zostało powiązane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i wyniesie w tym roku 2458 zł. Równolegle toczą się prace, by opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający świadczenie mogli dorabiać na rynku pracy. PiS zwlekło z przygotowaniem takiego projektu, choć był on od dawna wyczekiwany. My wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby połączyć właśnie możliwość tej asystencji, połączyć z możliwością dorabiania. To są naprawdę bardzo skomplikowane prace, bo to się może wydaje, że można tylko powiedzieć, że w ustawie o świadczeniach rodzinnych ten zakaz ściągamy i wszystko jest pięknie, ładnie. Nie, to musi być połączone z asystencją i prace trwają. Mój zespół pracuje równolegle nad tymi dwiema ścieżkami, o których pani minister powiedziała, wraz z Kancelarią Prezydenta nad rozwiązaniem, które da możliwość dorabiania wraz z asystencją, ale gdyby się okazało, że to jest jakoś czasowo bardziej odległe, to równolegle też mamy, przygotowujemy rozwiązania, które na ten moment wdrożyłyby tylko możliwość samego dorabiania z możliwością dołączenia asystencji wtedy, kiedy ona będzie